Dzień dobry, jest poniedziałek, 27 maja. Zapraszam na program Idź Pod Prąd na żywo. Ja się nazywam Michał Szczukiewicz, a Państwa i moimi gośćmi są pastor Paweł Chojecki. Witam, witam Państwa. I prezes partii Ruch 11 listopada, Michał Fałek. Dzień dobry. No, wybory zakończone. Liczenie głosów prawie też. Frekwencję również znamy, podobno bardzo wysoka. Ale jakie są tutaj dokładne podłoża też dotyczące i frekwencji, i samych wyników, i tego, jak to się kształtowało w różnych krajach, to właśnie dzisiaj o tym porozmawiamy. Spróbujemy się zastanowić, co dalej z Europą. Czy gdzieś skręca, czy dalej jak taran brnie w to, co zaproponowała pani Merkel. No, pomyślałem, że zaczniemy tak króciutko odnośnie tego, taką analizą. Szybko już w serwisie dostaliście dawkę informacji, ale jeszcze raz szybko to podsumuję. Najbardziej konserwatywnym, można powiedzieć, wynik to Fidesz i Viktor Orban na Węgrzech. No, konserwatywny, bo ta partia rządzi od już dawna, ma wysokie wyniki. No i tym razem 52%. Utrzymało się ta tendencja węgierska. Kolejne partie daleko, daleko z tyłu z wynikami około 10%. Następnie duża wiadomość w perspektywie Brexitu i tego, co się dzieje na wyspach. Zobaczymy, jak to wpłynie na dalsze losy Anglików, bo partia się nazywa partią Brexitu Nigela Farage'a, dostała 32% głosów, a partia Theresy May, która tutaj kręci jak tylko może, żeby do Brexitu nie doszło, dostała 9%. Dalej, Włochy, czyli nowy lider w Europie według pana Bannona, czyli Matteo Salvini, Liga, tak się nazywa ta partia, 33% głosów, a Ruch Pięciu Gwiazd dotychczas rządzący to 16%. Następnie Marine Le Pen, 23,5%. To się może zmieniać, jeszcze zaznaczam, bo to jest jeszcze nie ze wszystkich okręgów, ale no, niewiele się zmieni. I ona wyprzedza Marine Le Pen około 3-4 punkty procentowe partię pana Macrona, czyli Republika Naprzód. W Niemczech małe zmiany, jeśli chodzi o tego, kto wygrał, ale no, CDU, CSU dostało 8 punktów procentowych mniej niż parę lat temu. Największy spadek ich dotychczasowi sojusznicy, SPD, 16%, aż to jest spadek o 11 punktów. W Niemczech no, zmiany są, ale bardziej subtelne i delikatne. Także w Hiszpanii niewielkie zmiany. Partia rządząca dostała 51% głosów. Zacznę od prezesa Ruchu 11 listopada, bo wiem, że Michale, nie masz za dużo dzisiaj czasu, dlatego chciałem ciebie zapytać, co o tym sądzisz, jak to oceniasz w perspektywie również Polski. Tutaj może podam jeszcze szybko, PiS 45, Koalicja Europejska 38, Wiosna 6, pozostałe poniżej progu. No właśnie, z tych wyników polskich wygląda na to, że no jednym ze zwycięzców pewnie oprócz PiS-u i Koalicji Europejskiej jest Ruch 11 listopada, tak to może przewrotnie brzmi, ale ja już dostałem gratulacje od naszych widzów czy sympatyków w związku no, ze zrealizowaniem, można powiedzieć, naszych celów na te wybory i naszych postulatów. Tutaj głównie no, zasługa dla Pawła Chojeckiego i powiedzmy no, efekt programów, szczególnie z ostatniego tygodnia, których celem było pokazanie ludziom, szczególnie młodym ludziom, że to nie jest, że praktycznie nie ma na kogo głosować, że wszystkie partie, które startują, są to partie establishmentu okrągłostołowego i są to partie, można powiedzieć, agentury albo proniemieckiej, albo prorosyjskiej, czy prochińskiej. Okazało się, że no, głównie ta młoda partia, która kreuje się na prawicową partię, czyli Konfederacja, nazywana przez nas Konfederacją Targowicką, nie uzyskała wyniku wyborczego dającego mandaty, czyli nie osiągnęła progu wyborczego, no co jest, można powiedzieć, sukcesem naszego mówienia prawdy o tym środowisku. I również druga informacja jest taka, że no już statystyki czy szacunki pokazują, że duża, zdecydowana część młodego pokolenia nie poszła do wyborów, czyli zastosowała bojkot wyborów, wybrała majówkę czy celebrację Dnia Matki. No, część Polaków wybrała majówkę, część Polaków wybrała może grilla. Ja miałem połączone te dwie imprezy, ale niestety reszta rodziny wcześniej czy później wybrała się na wybory.
Na szczęście ja z żoną, ja to z wyboru, żona z MUS-u, zgubiony został dowód mojej żony, więc nie głosowała. A jak u was tam, Pawle, głosowaliście? Nie, my z takimi pierdołami się nie przejmujemy. Tu rzeczywiście to, co Michał powiedzieć, nie było na kogo głosować i dlatego wezwaliśmy naszych widzów do bojkotu wyborów. Ten sukces, o którym Michał mówił, że w kategorii wiekowej 18, praktycznie prawie 30 lat, bo to aż do 29 roku życia, czyli to są, no, powiedzmy, uczniowie szkół średnich, studenci i młodzi absolwenci. No prawie ty się łapiesz do tej grupy. Ale... Ja tylko młodo wyglądam. Prawie, bo to jest od 18 do 29 lat. Ponad 70% tych ludzi olało te komunistyczne wybory i to jest dobra wiadomość. To znaczy, że młodzi ludzie w Polsce, którzy za parę lat będą przejmować odpowiedzialność w jakiś sposób za życie społeczne i polityczne, zgadzają się z naszymi ocenami sytuacji. Nie? Zapewne nie ze wszystkimi, ale przynajmniej z tym, że żadna z tych lewikowych partii postkomunistycznych, to jest katokomuna, czyli katolicy biskupi przy okrągłym stole dogadali się z mordercami komunistycznymi i zaprojektowali taki twór zwany Trzecią RP, który z zewnątrz wygląda jak państwo wolne, demokratyczne, nawet niekiedy republikańskie, chociaż tego nie ma nigdzie stwierdzone, ale niektórzy by tak powiedzieli, że to, no, Rzeczpospolita to przecież jest odpowiednik republiki, czyli w nazwie mamy republikę, ale z systemem republikańskim, tym chrześcijańskim, nie ma to nic wspólnego, że te partie nie proponują Polsce żadnej przyszłości, żadnego rozwiązania, że to są ludzie, którzy chcą tylko swoje ryje zanurzyć w tych pieniądzach, wielkich pieniądzach unijnych czy budżetu polskiego. Przypomnijmy, że taki europoseł będzie zarabiał, tak przynajmniej na rękę, to chyba około 50 tysięcy złotych miesięcznie. Drugie tyle gdzieś dostanie w różnych dodatkach, delegacjach i na biura poselskie, czyli też sporą część tego przytuli. Do tego to jest takie żerowisko dla przeróżnych jakichś męt, które on koło siebie pościąga, które będą brały, jako jacyś jego asystenci i tak dalej, będą brali wysokie unijne, na przykład rodzinne, na dzieci. Tu posłowie, znaczy nie posłowie, tylko działacze z tych pseudo-konserwatywnych partyjek, czy pseudo-prawicowych, to oni tam te swoje ryje i wszystkie rodziny zanurzyli w te dotychczasowe koryta, nic nie robiąc, tylko okradając. Był przypadek takiej fundacji, która miała niby ściągać imigrantów polskich, nie? Znaczy ułatwiać. Okazało się, że to tylko drogie wina i kawior. Za to poszły dla prywatnych tylko jakieś korzyści jednego z tych młodych wilczków środowiska związanego szeroko z Korwinem Mikke, czyli tych pseudo niepodległościowców, wolnorynkowców czy konserwatystów. Na tym Polacy się poznali i to jest dobra wiadomość. Ale ile się będą poznawać, bo oni cały czas, Korwin to cały czas ma 5% w dół, i cały czas z nadzieją głosują. Mówiłem, że to jest marnowanie głosu uczciwych ludzi, tych młodych, którzy uwierzą w te komunistyczne, czy postkomunistyczne, czy raczej kryptokomunistyczne brednie tego środowiska. Czyli ich głos został właśnie zmarnowany. No dzielą te hieny z PiS-u i z PO te głosy tych, co głosowali na Konfederację. A myślisz, że Wiosna też miała być poniżej progu i trochę nie wyszło, źle się wstrzelili? Nie, Wiosna miała mieć dużo wyższy wynik, ale no, towarzysze od Palikota mieli dużo lepszy, także ich popłuczyny, no to już zwykłe pomyje, jak to cieniuśkie te bełty zostały. A ja myślę, na ile ten marsz w Trójmieście mógł popsuć im plany? Zaraz. No przepraszam, no dobrze, bo chciałeś skończyć, okej. Jeszcze dokończę, bo najważniejsza dla nas informacja to jest te 70, ponad 70% bojkotu, którym wykazało się mądre, młode pokolenie, można tak powiedzieć. Starsze pokolenie, no jednak tam wierzy tym obietnicom towarzysza Wiesława i uważa, że PiS ich tam i da im 13 emerytury i wszystko i tak dalej. Czyli ufajcie plus. Oni ufajcie plus, także oni nie mają żadnego takiego rozeznania prawdziwego. Oni są jak
gdyby tak można powiedzieć, zabetonowani, a część przyszła tam za pieniądze, ale zakładam, że młode pokolenie, które już troszkę tak się otarło o świat, mówię szczególnie, gdyby to była jakaś taka tylko do 21 na przykład ta grupa, no to jeszcze bym mógł powiedzieć, że może nie znają życia, ale kiedy to jest ta grupa do 29 lat, nie, w tym, to, taki mamy, no to już ci ludzie na pewno życie znają, nie, tacy, którzy skończyli już tam te wszystkie szkoły i poszli do realnej pracy i wiedzą, że dla nich w Polsce nie ma żadnej perspektywy. To pokolenie... A to nie są wieczni studenci na przykład? Nie, no dajże spokój, ileż tych wiecznych studentów, to oni mogliby tam, wiesz, jakąś dziesiątą część tego, nie? Tu jest 70% młodych ludzi w Polsce ponad powiedziało, mamy was w dupie, towarzysze z Wieprzowej, znaczy z Wiejskiej, nie? No bo choć to są wybory do Europarlamentu, no to wszyscy je odczytują jako pewien taki sondaż tego, co się dzieje tutaj. I to oznacza też, że te zastępy młodych ludzi, którzy muszą po skończeniu szkół praktycznie myśleć tylko o emigracji, oni nie mają żadnej reprezentacji w Polsce. Tej, która poszła na wybory. Z tego chlewu, który poszedł na wybory, Polacy młodzi nie widzą żadnej reprezentacji. Tu pokazane, tu pojawia się właśnie to miejsce na nasze środowisko, na prawdziwie, autentyczne, chrześcijańskie, prawicowe, patriotyczne środowisko. Żeby pociągnąć właśnie, dać nadzieję, ale prawdziwą nadzieję, a nie złudną, tak jak ci towarzysze od Wiplera, którzy zakąsić i zapić to umieli i tak dalej. Prawdziwą nadzieję tym młodym ludziom dać, że można jeszcze w Polsce coś zbudować, że to nie jest koniec Polski. To jest nasze wyzwanie na dziś. Teraz pytanie do prezesa Michała Fałka. No ja się chciałem spytać, czy myślisz, że to nie jest ta machina taka, jest, nie jest zbyt dobrze zorganizowana, czy jednak nie przemiele tych naszych młodych i nie wypluje ich gdzieś za granicę, załóżmy, że wyjadą za pieniędzmi i za normalnością za granicę. To jedno pytanie, a drugie, jak przewidujesz, w jakim kierunku podąży Polska pod rządami PiS? To znaczy, czy PiS jednak wyczuje ten nurt konserwatywny w Europie i do niego dołączy, czy będzie dalej stał przy kanclerzyni Merkel? Więc no, jeśli chodzi o młodych ludzi, no niestety oni wyjadą pewnie w Polsce. Dalej statystyki są takie, czy badania, że wielu ludzi młodych tylko marzy o tym, żeby skończyć edukację i wyjadą z Polski. Będą wtedy głosować w innych krajach. Często na rzeczywiście prawdziwą prawicę, tak jak wiem, że wielu naszych zwolenników, sympatyków głosowało na przykład w Wielkiej Brytanii na partię Nigela Farage'a właśnie, która jest takim objawieniem i rzeczywiście odniosła ogromny sukces. To jest właśnie pokazanie no, czerwonej kartki, można powiedzieć, Unii Europejskiej i taki mocny akcent, że Wielka Brytania powinna wyjść na swoich warunkach, czyli nawet bez umowy tej z Unią Europejską. Jeśli chodzi o PiS, o po drugie twoje pytanie, no PiS, no cóż można powiedzieć, PiS rzeczywiście odrobił, myślę, lekcję po tych porażkach sprzed 10 lat i teraz no, umie przedstawić się w Europie jako partia konserwatywna i prawicowa. Myślę, przynajmniej takie sprawić wrażenie tam, gdzie jest mu to na rękę, gdzie w rzeczywistości są to socjaliści spod czerwonej gwiazdy, prawda, tym bardziej... No realne ich, można powiedzieć, działania to rzeczywiście jest sojusz z kanclerz Merkel, która przecież wygrała wybory w Niemczech. Także no dla PiS-u są to dobre wiadomości, bo ich pozycja w Europie nie ulegnie moim zdaniem jakiemuś osłabieniu. Bo ich sojusznicy, ci najbliżsi, czyli właśnie niemieckie CDU-CSU też wygrało w Niemczech, także tutaj no, idą ręka w rękę. Pytanie jeszcze takie może precyzujące, ale myślisz, że dołączą do... tego sojuszu, który tutaj buduje się wokół Salviniego, czy będą neutralni? No bo chyba PiS najczęściej powtarza słowo neutralność, a co się pod nim kryje, to wiemy, że sojusz z Niemcami. Wydaje mi się, że się nie dołączą, ponieważ no sam Salvini jak przyjechał, to nie bardzo chciał z PiS-em rozmawiać. Poza tym no inne działania PiS-u, które no pokazują, że właśnie odrzucili ofertę Trumpa, prawdziwą ofertę Trumpa, sojuszu cywilizacyjnego i takiego pójścia w stronę konserwatywną, no pokazują, że oni tylko mówią o sobie, że są prawicą, a ich działania to są takie, że trzymają z partiami takimi lewackimi czy centrowymi.
No dobrze, to jeszcze jedno pytanie, bo tak jak mówiłem na początku, wiem, że za długo z nami nie zostaniesz, to jeszcze raz do ciebie jedno pytanie. Przepraszam gościa nie, w studio. Ale, ja to, jestem zmęczony po niedzieli, bo niedziela to dzień mojej pracy ciężkiej, także ja spokojnie sobie odpocznę, Michale, dziękuję ci za zmianę. To pytanie takie, czy, bo tak można się pokusić, tak pobieżnie patrząc, że w Polsce system zaczyna się robić taki jak w Stanach, czyli taki dwupartyjni, demokraci, republikanie, to taki kontekst, a pytanie konkretne, no jak długo PiS będzie oszukiwał, że jest prawicowy według ciebie? Kiedy Polacy, czy jest szansa, że Polacy się zorientują? Wydaje mi się, że Polacy się nie zorientują, ponieważ większości Polaków, jak widać, to odpowiada. Odpowiada to, że PiS mówi o sobie, że jest partią taką reprezentującą wartości konserwatywne, a jednocześnie daje im socjal, kupuje, można powiedzieć, głosy, niszcząc państwo tak naprawdę, bo rozwarstwiając społeczeństwo i prowadząc do tego, że jedne grupy społeczne muszą pracować, żeby inne mogły nie pracować i sobie żyć praktycznie bez wysiłku. Także jest dosyć dużo już tych beneficjentów polityki PiS-u i to będą jego wyborcy, także to PiS może dalej tak trwać. No myślę, że nasza rola, bądźmy realistami, no to jest taka, żeby być taką latarnią, takim właśnie światłem na górze, pokazującym, jaka jest prawda, jakie są prawdziwe właśnie wartości, jakie zasady powinny w państwie panować. Jeśli PiS będzie z tego korzystał, z jakichś tam swoich, powiedzmy, partykularnych korzyści, dla jakichś swoich korzyści, no to okej, to będziemy się z tego cieszyć. Myślę, że jeszcze dużo czasu upłynie, zanim Polacy zrozumieją, że to nie jest właściwa droga i że droga do takiej republiki chrześcijańskiej opartej na wartościach biblijnych, to nie jest przez PiS, tylko na przykład przez partię Ruch 11 listopada. Może właśnie jak dorośnie to pokolenie, które na razie bojkotuje wybory i które też jest w dużej części naszymi sympatykami czy słuchaczami. To są głównie młodzi ludzie. Także może być tak, że to jeszcze dużo potrwa czasu, dużo będzie musiało wody w Wiśle upłynąć, no ale my będziemy robili swoje, niezależnie od tego, jakie będą wyniki PiS-u i jaka będzie polityka PiS-u. Mm-hmm, dziękuję. Pytanie do pastora Chojeckiego. Panie pastorze, często nasi widzowie zaczynają pytania. Co się stało? Bo mi się skojarzyło z tych pytań widzów, tak śmiesznie brzmi. Panie pastorze. Okej. Okay. Pytanie takie. No jak PiS, w którą stronę popłynie? Bo teraz to tak na dobrą sprawę, to jest taki dobry nurt prawicowy, konserwatywny, który płynie przez Europę. Może jak Szambo popłynął z tym nurtem? Myślisz, że się tak doczepią? Tak, no nie, tak. Jak gówno do okrętu. No tak, nie, myślę, że to jest partia agenturalna, założona przez komunistów w Polsce. To przecież towarzysz Kaczyński powiedział jasno, że pierwsze pieniądze dostali od zbrodniarzy komunistycznych Kiszczaka, czyli zrabowane na Polsce, zrabowane także na krwi Polaków, te pieniądze dotarły przez układ okrągłostołowy do środowiska Jarosława Kaczyńskiego. Także to jest partia ufundowana przez komunistów i katolickich biskupów przy okrągłym stole. To trzeba powtarzać, ponieważ te korzenie powodują, że owoc tej partii jest dokładnie katolicko-komunistyczny. Oni głoszą w sferze socjalnej komunistyczne androny. Oni w polityce sprawiedliwości nie ukarali żadnego komunisty, żadnego zbrodniarza komunistycznego nie ukarali i tak dalej, a w wersji tej religijnej głoszą zabobon katolicki i Jarosław prezes powiedział, to w filmie Kler jest jasno zapowiedziane, zobaczcie sobie taką scenę, ja na Twitterze to chyba podałem, ale nie pamiętam, może w dogrywce znajdziemy to wam puścimy, ale pewnie znacie, spora część z naszych widzów zna, scenę z Kleru, gdzie ten biskup rozgrywający polską politykę mówi chyba do sekretarza prezydenta, o ile dobrze pamiętam, powiedz mu, tam prezydentowi powiedzmy, tam taki jest kontekst, że ma powiedzieć, tam w jakimś wystąpieniu telewizyjnym, że ręka wyciągnięta nad Kościół to jest ręka wyciągnięta nad Polskę.
To w filmie Kler sobie sprawdźcie, są takie słowa. Prorocze, jak się śmieją nasi widzowie. I towarzysz Wiesław w tej kampanii użył dokładnie tego sformułowania, co ten hipotetyczny biskup, arcybiskup z Kleru, kazał powiedzieć wodzowi narodu. No i towarzysz Wiesław, czyli Jarosław Kaczyński, to mówimy pieszczotliwie Wiesław, bo to taki komunistyczny przywódca komunistycznej Polski, Wiesław Gomułka, nie? Władysław Gomułka, pseudonim Wiesław właśnie partyjny, to on właśnie i taką miał posturę, i taki sposób wymowy, i takie długie kucypały opowiadał, i takie groźby różne, i tak dalej, także bardzo nam pasuje ta analogia. Zobaczcie, że ta komunistyczno-katolicka mafia rzeczywiście dalej działa, towarzysz Wiesław powiedział, co trzeba, no i Polacy ogłupieni katolicyzmem dalej głosują na dzieci komunistów, można tak powiedzieć, bo to PiS jest dzieckiem Kiszczaka, nie? Jest dzieckiem PRL-u, nie? To nawet profesor Zybertowicz troszeczkę o tym powiedział niedawno, za co ma kłopoty, za co nie został prezydentem. Powiedział, że przy okrągłym stole komunistyczna agentura podzieliła się władzą ze swoimi, nie wiem jak on ich tam nazwał, pamiętasz? Bo to jest cytat z Pana Gwiazdy. Ze swoimi czy... no agentami, chyba ze swoimi agentami, tak mi się wydaje, nie? Czy ze swoimi tajnymi współpracownikami, jakoś tak, nie? Ale to oznacza, że Jarosław Kaczyński i PiS to też jest środowisko, które zostało uwłaszczone i dostało władzę i wpływy właśnie w wyniku tego procesu, kiedy komuniści podzielili się władzą ze swoimi agentami, tak przyjmijmy, że ten cytat brzmiał z pamięci, także ten, znaczy rozbicie tego mitu, że Prawo i Sprawiedliwość jest propolską partią, konserwatywną partią, proamerykańską partią, kiedy w rzeczywistości jest postkomunistyczną partią, jest partią nastawioną na likwidację państwa polskiego, bo i katolicyzm głosi dzisiaj likwidację państwa polskiego, to jest tak zwany grzech suwerenizmu i wezwanie Watykanu do likwidacji państw narodowych, to towarzysz papież Franciszek powiedział jasno, że trzeba zlikwidować krajowe narodowe parlamenty, trzeba zlikwidować krajowe narodowe rządy, a kompetencje państw narodowych przekazać rządowi i parlamentowi europejskiemu. To sprzed ponad roku wypowiedź papieża Franciszka, mam nadzieję, że zaraz ją zobaczymy. To jasno pokazuje, gdzie prowadzi Polskę i całą zresztą Europę Kościół rzymskokatolicki, a w sferze polityki międzynarodowej PiS jest przydupasem niemieckim. Towarzysz Morawiecki, jego nominacja, zobaczcie, Beata Szydło, 500 000 głosów, najwięcej, czyli dalej popularność pani Szydło, chociaż wiele jej mam do zarzucenia, ale pokazuje, jak wymuszoną przez Niemcy decyzją była zmiana na fotelu premiera, bo pani Szydło rzeczywiście w Parlamencie Europejskim mówiła nieprzyjemne słowa dla kanclerz Merkel i dla tej polityki niemieckiej, która ma przekształcić Europę w Rzeszę Niemiecką i na takiego wychowanka niemieckich bankowców, niemieckich fundacji, towarzysza Morawieckiego zmieniono premiera. Także widać, że Polacy głosują na PiS, bo nie ma nic innego. Czyli albo bojkot, albo pozostało no głosowanie na PiS. To była oczywista rzecz. Dlatego myślę, że gnicie PiSu będzie się teraz uwidaczniać. Ten proces zapoczątkowany w kampanii wyborczej, czyli pokazanie oszustw majątkowych, pokazanie jednego i drugiego lidera PiSu, pokazanie wspierania pedofilii, pokazanie mafii pedofilskiej w Kościele katolickim. Tu było za mało czasu, żeby się w głowach ludziom zmieniło, jeśli chodzi o sympatie wyborcze. No bo jak to, na PiS nie głosować? Przecież cała nasza wieś głosuje na PiS, no jak to, nie? Ale teraz będzie dalej szło gnicie. Nie wiem, czy to gnicie już wyda ten syfilis czyli ten syfilis PiSu się objawi w wyborach jesiennych. Mam nadzieję. Oczywiście nie ma niczego na to miejsce. To jest właśnie przekleństwo Polski. Dlatego pytanie jeszcze może już ostatnie, nie będziemy dłużej trzymać prezesa. Jakie plany przed kolejnymi wyborami? Co będzie robił ruch 11 listopada? Czy da nadzieję Polakom?
No będziemy starali się zarejestrować tym razem komitet. Myślę, że no nie mamy innego wyjścia, jak startować w wyborach i zbierać te głosy poparcia. No ta ordynacja jest przekleństwem dla takich środowisk. Zobaczcie, że właśnie w Wielkiej Brytanii no Nigel Farage założył partię praktycznie przed wyborami i wygrał wybory, tak? W Polsce jest system tak skonstruowany przez właśnie układ kato komuny albo kato talibanu, jak to sobie czasami nazywamy, czyli układ właśnie okrągłego stołu, gdzie przypomnijmy, komuniści z koncesjonowaną opozycją i z hierarchią katolicką ustalili, jak będzie wyglądać Polska w najbliższym czasie. No i tak wygląda, że no nasze środowisko ma rzeczywiście wiele, wiele kłód rzucanych pod nogi. Tutaj jeszcze jest kwestia mediów oczywiście, które są kontrolowane przez albo agenturę, albo przez partię rządzącą. No my będziemy, myślę, startować w wyborach i starali się zarejestrować listy tym razem. Teraz będzie łatwiej, bo okręgi wymagają 5000 podpisów, ale tych okręgów jest więcej. Także no, może być tak, że nie zarejestrujemy listy krajowej, tylko kilka okręgów, ale będziemy gdzieś tam powoli się przebijać. No taka jest droga małej partii, trzeba się z tym pogodzić. No ja tu mam trochę odmienne zdanie, bo uważam, że ten system został tak skonstruowany, że samą drogą demokratyczną nie da się go obalić, nie? Czy nie da się go zmienić. Można co najwyżej wejść do tego systemu jako jakaś taka przystawka, tak jak na przykład ta Wiesna, czy coś takiego, takie te partyjki, jak próbowała Konfederacja łeb zanurzyć w tym korycie, a to mnie nie interesuje po prostu. Nie? Myślę, że trzeba zagrać wyżej. Myślę, że trzeba zagrać o całą Polskę, nie tylko o jakąś taką, wiecie, zgodę tego systemu mafijnego, katolicko-komunistycznego, żeby nam tam pozwolili mieć 5 czy 6% i tam mieć kilku posłów i już żeby się nazywało, że mamy jakiś udział we władzy, podczas gdy nie będziemy mieć żadnego udziału we władzy, będziemy tylko legitymizować ten chlew wieprzowy na wiejskiej, nie? Ja liczę, że coś pierdyknie w tym chlewie. Nie? I tutaj zorganizowane środowisko, właśnie Idź Pod Prąd, czy Ruchu 11 listopada, ale przede wszystkim mówimy, że to kluby Idź Pod Prąd są szkołą, można powiedzieć, współpracy obywatelskiej, szkołą takiego myślenia naprawdę politycznego, mądrego, nie? Szkołą też budowania zaufania między sobą, nie? Że takie zorganizowane środowisko będzie w pewnym momencie historii jedynym środowiskiem, które zostanie na tych gruzach tego komunistyczno-katolickiego chlewu. To jest ten, czy ten beton nie jest za twardy, no bo weźmy pedofilię, weźmy te przekręty wszystkie finansowe, to wszystko wypływa na wierzch i... Tak, czyli widać, że lud jest amoralny, nie? Lud polski, ten, który głosuje, który, tak zwana opinia publiczna, jest całkowicie amoralna. Bo przypominam taki kwiatek z Holandii, co wiecie, już też jest państwem upadłym, przejętym przez komunistów, ale tam minister od spraw integracji, czyli chodzi o tych imigracji, tam imigracji chyba to się tak nazywa, troszeczkę zafałszował dane statystyczne z przestępczości. To znaczy wśród imigrantów nie podał tak zwanych ciężkich przestępstw, czyli zabójstw i gwałtów, tylko tam podał, tu były oszustwa jakieś, tutaj nam ze sklepie coś ukradli i że to jak gdyby była główna przestępczość tych imigrantów, no to ktoś pomyśli, no jak oni tam tylko coś ukradną w sklepie albo tam no, domek na działce jakiejś, wiesz, działkowiczą jakieś czy jakąś stodołę, czy garaż okradną, no to tam może nie ma się co przejmować. A wszystkie zbrodnie ciężkie, gwałty i morderstwa schował w kategorii inne. I wiecie, co się stało, gdzie dziennikarze, bo tam jeszcze funkcjonuje coś takiego jak wolna prasa, gdzie to opinii publicznej powiedzieli o tym, o takim małym szwindelku. Od razu była wielka dymisja. W Polsce mamy szwindle na gigantyczną skalę i nie ma żadnej reakcji społecznej. Czyli mamy amoralne, upadłe społeczeństwo. To społeczeństwo nie zasługuje na inny rząd niż rząd, który będzie ich strzygł jak angielski trawnik. Równiutko dostaniesz te 1800, 2000 i cię nie ma. Albo spieprzaj za granicę. To jest perspektywa dla Polski rządów katolicko-komunistycznych III RP. Jeśli w Polakach nie
rozwinie się jakieś pragnienie wolności, to nie ma szans w ogóle mówić o jakiejś walce politycznej, o dobro narodu. To jest klucz. Tak samo jak w czasach odzyskiwania niepodległości 100 lat temu. Trzeba było wśród zwykłych ludzi zasiać pragnienie Polski, pragnienie wolności. Jeśli by tego nie było, nie byłoby legionów, nie byłoby zwycięstwa. Ja tak sceptycznie podchodzę do szansy na to, nie? Bo tak to rozumiem oczywiście ideę, ale jak patrzę na te wszystkie skandale, no to są skandale takie, że już ta opinia publiczna powinna każdy się trząść. Każdy rząd w normalnym państwie, w normalnym narodzie, każdy rząd by wysadziła z siodła. No właśnie, no a u nas spokój, cisza. A u nas cisza. Dostaje zwycięża wybory. No to jest chleb. No... Zobaczymy, jak to, co przyniosą kolejne wybory, bo myślę, że tutaj już będzie dużo wiadomo. Jeśli opinia publiczna się nie wzburzy, no to ja nie widzę tutaj jakichś wielkich szans, zwłaszcza, że przeróżne te idee podstawowe, te wartości podstawowe zostały wypaczone i z tego, jak obserwuję i rozmawiam z różnymi osobami, to już ludzie... No, nie wiedzą, co to jest prawica, choćby nawet to, co mówimy, że PiS udaje prawicę. Nie wiedzą, co to jest prawda tak naprawdę. Nie potrafią oceniać prawdy. Myślą, że prawda to jest to, co sami sobie wymyślili. To jest prawda. Tak? No, ja to widzę czarno. No, jest tam młodzież, no, ale zobaczymy, czy ta młodzież w ogóle zostanie w kraju, czy wyjedzie za granicę. No tu dostałem od Czarka, redaktora Kłosowicza, taką ciekawą informację. Już biskupie Świnie kwiczą w Europie, że zwycięstwo tej prawicy wspieranej przez konserwatystów amerykańskich, przez pana Bannona, który jest autorem sukcesu wyborczego Donalda Trumpa, że już świnie w tych biskupich o ornatach, tu mamy ich, te świnie, to właśnie nuncek. U nas największa świnia to jest nuncek, tu mamy jeszcze świnia brał i świnia wiesna. One wszystkie mają takie dziurki, wiecie po co? O, tu ma taką dziurkę, wiesna ma też inne dziurki, ale też taką ma. Niemiecki pieniądz jej nie śmierdzi, tej chińskiej nie śmierdzi. Także wszystko gra. I te świnie biskupie w Europie już kwiczą, że wygrała niechrześcijańska Europa. Wyobrażacie sobie państwo? Zwycięstwo tych konserwatystów, którzy chcą ratować Europę, po pierwsze, żeby zostały państwa narodowe, chcą ratować Europę przez najazdem islamskich imigrantów, to według tych świń, zdrajców, biskupów katolickich, to nie są nawet chrześcijanie. Bo on twierdzi, że chrześcijanie to są Ewangelia Chrystusa, polega na tym, że chcesz zapraszać imigrantów do swojego narodu, żeby go zniszczyć, znaczy się. To według tych oszustów diabelskich, katolickich biskupów, to jest Ewangelia Chrystusa. My ci możemy wysłać Nowy Testament Jezusa Chrystusa. Sprawdź, jak jesteś narympał, oszukiwany przez te katolickie świnie biskupie w sutannach. No, to jest informacja z dziś. To pap podaje. No ale myślisz, że to coś zmieni, tak jak mówiłem? No przecież jak pedofilia nic nie zmieni, bo ksiądz wybudował kościół. A czekaj. To z tą pedofilią to jeszcze nie leć tak, że to nic nie zmieni. Zobacz, że to wybuchło dwa tygodnie przed wyborami. Mhm. To jest za... To jest zaprojektowane na wybory parlamentarne? Nie wiem, na co to jest zaprojektowane. Myślę, że głównym czynnikiem, głównym celem tego filmu i tak dalej są zmiany wewnętrzne w Kościele katolickim. Tu nie chodzi tylko o polskie podwórko, szczególnie, że ten film został od razu zrobiony z angielskimi napisami i z hiszpańskimi zaraz potem. Ale biskupi już napisali liścik, wierni usłyszeli w kościele. Tu nie chodzi. Problemy zamiatane są znowu pod dywan. Ale czekaj. Księża, który był skazany, to nawet odwracają kota ogonem, że nikt o tym nie wiedział, że on był skazany i oddalony, wydalony. Oczywiście i tak ksiądz dalej. Tadeusz Rydzyk się ześwinił całkowicie, mówiąc na jasnej, znaczy na ciemnej górze, że ci księża pedofile, no to oni może mieli jakiś taki problem z sercem, może zasłabli jakoś, o, może zasłabł, może mu się coś z sercem zrobiło, może z głową. To jest głos świni w twoim domu. Sprośnej. No ale odbiorniki radiowe wciąż działają i... No, ja sceptycznie podchodzę.
A no, tak jak mówimy, no może jest to, może to za mało czasu upłynęło jeszcze, no zobaczymy. Tak, dlatego mówię, ta machina się rozpoczęła, choć mówię, film Sekielskich, myślę, to jest moja ocena, miał głównie na celu zmianę starych biskupów, tych takich, których nie za bardzo tak patrzą na Franciszka i oczywiście z zewnątrz tam muszą, jak to świnie w stadzie, muszą go popierać, ale w rzeczywistości nie idą tak z duchem czasu tego nowego kościoła Franciszka, który, o tu macie piękny plakat, kościoła, który zdradził Chrystusa w sposób już ewidentny, mówiąc, że muzułmanie wierzą w tego samego Boga. Czyli nie musisz zostać chrześcijaninem, nie musisz uwierzyć w Chrystusa, żeby zostać zbawionym. To jest dzisiaj przesłanie kościoła Franciszka. No i chodzi o to, żeby tych staromodnych jeszcze, powiedzmy, takich, powiedzmy w pewnym uproszczeniu, przedsoborowych, chociaż oni są już posoborowo w większości mianowani, może nawet i wszyscy, to chodzi o to, żeby tych starych, zmurszałych biskupów zastąpić takimi gładkolicymi, jak ten papież w filmie z Netflixa, Młody papież, to właśnie jest takie odmłodzenie, że to jest taka wiosna w kościele. Strzeżcie się, klerycy! Wiosna nadchodzi! Jak do Słupska. Ale to było już do ludu Słupska, to jużśmy apelowali, to nie pomogło, ale wyrzucili teraz tego Biedraszkę stamtąd, tak, już mają spokój. Słupsk liże rany, o tak można powiedzieć. Chodzi o to, żeby zmienić tych starych, zmurszałych biskupów na nowych, globalistycznych, którzy będą twierdzić, że Ewangelią Chrystusa, tak jak mówi ta świnia z jakiegoś europejskiego chlewu zwanego episkopatem, że to jest właśnie Ewangelia Jezusa Chrystusa, że przyjmowanie imigrantów to jest centrum Ewangelii i on tu uważa, że jak Salvini wygrał, no to znaczy, że chrześcijanie przegrali. No tak na wspak. Wszystko, to jest dokładnie dlatego mówię, że to jest diabelstwo z piekła rodem, bo to jest odwrócenie na wspak tego wszystkiego, co znajdujemy właśnie w prawdziwej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Także to jest cel operacyjny, ale ja mówiłem, to lokalne trzęsienie ziemi, Bóg może sprawić, że stanie się globalnym trzęsieniem ziemi. A co to dla Boga za problem? Mhm. Ja na to liczę, że Bóg naprawdę wstrząśnie wreszcie sumieniami. Mówię, te 2 tygodnie to było jeszcze za wcześnie. Ta poznawanie prawdy, to katarzis, nie wiem, czy ono nastąpi, to oczyszczenie w narodzie polskim, ale ono się dopiero rozpoczęło. Ludzie jeszcze przecierają oczy. Tu się, że tak powiem, grupują te wojska, nie? Liczyłem na księdza Rydzyka, że stanie po stronie prawdy i wreszcie powie, dobra, mam w dupie Watykan. Nie, broni starych świni. Może faktycznie Bóg czeka, aż wszystkie świnie, włącznie z takimi Rydzykami innymi, niech się ujawnią. Niech się to pokaże, tak. Może i tak. Jeszcze wrócę do tych wyników i prezesa Michała Fałka chciałem się spytać, dlaczego Konfederacja taki słaby wynik osiągnęła? Dlaczego taki słaby? No, może dlatego, że... Dlaczego? Jak? Jeszcze raz? Może za dobry, może jednak nie słaby, może dlaczego taki dobry? No właśnie, może to jest zbyt dobry wynik. No myślę, że wielu ludzi zaczyna widzieć, kim naprawdę jest Janusz Korwin-Mikke. On zawsze był taką osobą, która tych młodych ludzi, no ja sam byłem takim człowiekiem, przecież byliśmy w UPR-ze lata temu, kilkadziesiąt lat temu to już jest. On był takim człowiekiem, no, którym wszyscy byli młodzi ludzie zauroczeni właśnie. Wolnościowiec, taki no, miłośnik, nie wiem, no, dostępu do broni i tak dalej, ale coraz więcej ludzi, myślę, młodych dzięki mediom też społecznościowym, też no trochę może i dzięki naszej pracy, ale też no, dzięki temu, co inni robią i pokazują, kim on jest naprawdę i jakich ludzi wokół siebie grupuje, często naprawdę takich na twardo miłośników pana Putina, przekonali się, że to jest kolejne środowisko, które tylko oszukuje Polaków, a jego no, jedynym celem jest zanurzyć ryj w korycie. Ja miałem okazję no, do takich też rozmów z osobami związanymi z tym środowiskiem i no, niestety tak to widzę, że to jest no, kolejna fala, które chciałyby się dostać do władzy i korzystać z konfiturów, które są
które są gdzieś tam przywłaszczone. I mam nadzieję, że ten niski wynik to jest efekt tego, że Polacy przeglądają na oczy, że przyjrzeli na oczy i oceniają właściwie to środowisko. No może też być tak, że jednak, bo frekwencja była dosyć wysoka ogólnie, prawda? Znaczy wysoka, dosyć wysoka była, trzeba to powiedzieć. Niska była w tej grupie młodzieży, ale wysoka była i na pewno wysoka frekwencja i walka między PiS-em a Platformą o zwycięstwo też nie pomogło Konfederacji, no ale takie są prawa demokracji, no niestety. Taka jest u nas ordynacja, która ustanawia te progi i w tym momencie Konfederacja jest pod progiem. Dla nas jest to dobra wiadomość. Ja się zastanawiam, no to są eurowybory, to i tak Polacy tak nie śledzą na co dzień, co tam się dzieje w Brukseli. No to czy ta Konfederacja by weszła, czy nie, to i tak jakimś dużym, w takim małym stopniu jak weszło, w takim, to i tak by się dużym echem nie odbiło, bo Korwin przecież i tak tam już ryj miał zanurzony, nie? Tak, tu nie chodziło o tamtych parę ryi świńskich, które startowały z jedynek, tu chodziło o to, że ta zdradziecka formacja chciała pokazać siebie jako rzekomą konkurencję dla Prawa i Sprawiedliwości i prawdziwą prawicę. Myślę, że te zachwycające sondaże, bo przecież tam powyżej 10% w niektórych sondażach, nie mówię o takich sondażach, które oni sobie sami robią, bo tam mają 50%, tak. To są takie e-wybory, to są ich sondaże. To tam śmiech na sali oczywiście. Oni uwierzyli w swoją wielkość. Myśleli, że jak te wszystkie gołodupce z różnych agentur się razem złączą, no to da to efekt dodany, który pokaże, że tu się prawica jednoczy i tak dalej. Dostali kopa w dupę i to jest rzeczywiście dobra wiadomość. A tak personalnie obwiniłbym za klęskę Konfederacji towarzysza Brauna, bo jemu ta pycha najbardziej ten łeb zalała, mózg mu zalała i on zaczął otwartym tekstem mówić o prawdziwych celach tego środowiska, które jest wrogie Polsce. Przecież on w tej swojej debilnej pysze objawił, że chce komunistycznych wojsk na terenie Polski. Rozumiecie to państwo? Jak ta pycha zalała mu ten pobudkowy łeb. Powiedział, że chce komunistycznych wojsk na terenie Polski. A przecież mówi do polskich patriotów. Mówi nie. Szczególnie na pewno starzy UPR-owcy, czy ich dzieci, czy coś. Powiedzie nie. Nigdy nie chcemy komunizmu w Polsce. Możemy mieć zastrzeżenia do USA. Możemy mieć jeszcze większe zastrzeżenia do Izraela. Tak pewnie myślał potencjalny wyborca. Ale komunistycznych wojsk, ja rozumiem handel, ale komunistyczne wojska w Polsce? Mam w dupie Konfederację! Tak pomyślał uczciwy patriota, który jeszcze dawał się zwodzić tym różnym korwinowskim czy innym hasełkom. No podobnie myślę, że część narodowców, właśnie. Tych z Marszu Narodowego. No przecież jak oni usłyszeli, że komuniści będą rządzić w Polsce z zaproszenia towarzysza Brauna i ich Konfederacji, kiedy przecież krzyczeli na marszach, że tam na drzewach zamiast liści będą chyba wisieć komuniści, a okazuje się, że to komuniści ich prowadzą, właśnie, żeby ściągnąć wojska komunistyczne do Polski, towarzysz Braun przegrał wam wybory, zmarnował waszą pracę, wasze głosy, no podziękujcie mu. No a mamy ten sondaż też taki, z którego wynika, że najwięcej Polaków, z narodów europejskich, to najwięcej Polaków sympatyzuje ze Stanami Zjednoczonymi, więc no, zastanawiam się też, jak te protesty pod ambasadą się odbiły. Dokładnie, drugi, to już wszyscy razem tu się wyłożyli. Gołe komunistyczne dupy pokazały się na tym marszu przeciwko Stanom Zjednoczonym, bo pod płaszczykiem, że niby ochrona polskiego mienia 447, komunistom się to nie udało, stalinowcom się to nie udało, a korwinowcom i tym wszystkiej tej bandzie Konfederacji się udało 20 tysięcy młodych Polaków przed ambasadą Ameryki, gdzie krzyczeli go home. Nie, tego już nie znieśli prawdziwi Polacy i kopnęli w dupę ten chleb. Bardzo dobrze. Nie mamy już kopiejki dla Braun. Dobra robota, towarzysz Braun. Good, good. Mów tak dalej prawdę. Czy prezes Michał Polak... Się, że... O właśnie, proszę. Targowica.
Tak, to się pokazała Targowica z całą swoją żałosną, gołą twarzą. Bo oni zamienili twarz, wiecie, z pewną częścią ciała. No, ja w tle tych wyborów też odbywały się inne, mniejsze wybory, między innymi na Litwie. No, mamy dobrą, nie wiem, czy złą wiadomość. Zabrzmi fatalnie. Kolejny bankster dostał się do władzy. Ale z Banku Narodowego Litwy, a nie z Banku Niemieckiego, jak u nas. Tak, no to taka ciekawostka dla naszych widzów. Na Litwie wybory zostały rozstrzygnięte. Bankowiec nowym prezydentem na Litwie. No tam był wybór między, zdaje się, panią minister, czy jakimś urzędnikiem finansowym, a właśnie członkiem tego władz Narodowego Banku Litwy. Tu niewielki wybór, jeśli chodzi o te finanse był, no ale zobaczymy, co tam pokaże. No myślę, że powoli możemy podsumować te wybory. Oficjalnych wyników co prawda nie ma, tak jak mówiłem na początku programu, ale to jest już z 99%, przynajmniej na terenie naszego kraju wyniki już spłynęły, więc wiemy, jak to wygląda w Polsce. Wiosna na stałe czy przejściowo? Spytam się was obu i no, pytałem się już prezesa, jakie plany na przyszłość, jeśli chodzi o ruch, to może nie, ale drugie pytanie, kto faktycznie będzie liderem, jeśli chodzi o Europę i konserwatystów? Czy będzie to Salvini, czy może jednak Farage, który tak nieoczekiwanie dobry wynik zrobił? To najpierw poproszę prezesa. Czy wiosna na stałe zawita do Polski i kto będzie liderem w Europie? Zobaczymy, następne wybory są na jesieni, to inna pora roku, może zmienią nazwę na jesień i wtedy ludzie będą głosowali na nich dalej. Tak sobie żartuję, ale ja myślę, że tak, że wiosna zawita na stałe, no ponieważ to też jest jakaś dla młodych ludzi, którzy są zmęczeni PiS-em, jakaś opcja, takich, którzy no nie są patriotami, nie mają takiego prawicowego myślenia, także myślę, że wiosna będzie na dłużej. Natomiast jeśli chodzi o to drugie pytanie, Europę, myślę, że Salvini, no ponieważ Farage będzie chciał wyjścia z Unii bez umowy jak najszybszego. Także myślę, że no dzięki temu zwycięstwu Farage pokazał, tam przecież premier May straciła 15% w stosunku do poprzednich wyników, także totalna porażka i będą przecież jesienią wybory do Izby Gmin, tego co się orientuje i no, efekt może być taki, że zwycięstwo Farage będzie jeszcze większe i Brexit w październiku nastąpi, no to wtedy wiadomo, że Salvini tylko może być taką osobą, która będzie ten kierunek konserwatywny w Unii jakoś tam próbować trzymać. No, co do drugiej sprawy, to mniej więcej mamy podobne zdanie, tu rzeczywiście chyba Salvini, szczególnie, że pan Farage, on się tak dziwnie zachował, bo pamiętacie, on był taką główną ikoną tego Brexitu, czy takiego antyeuropejskiego kursu, takie błyskotliwe wypowiedzi na forum Parlamentu Europejskiego i tak dalej, i tak dalej. Później po tym Brexit zniknął. No, już zrobiona robota. Jak to zrobiona robota? Właśnie wtedy była największa robota, bo wiadomo, że niemiecka i katolicka agentura będą rozsadzać Wielką Brytanię od środka w tym momencie, jak już Brexit, znaczy jak głosowanie było na... Tak, a on się wycofał i mówi, a to ja idę se teraz na jakąś tam emeryturę. No to teraz stoi pod tablicą, musi tak się dalej. Teraz wykazać. Także nie ufam temu politykowi, on pięknie mówi, to taki mniej więcej odpowiednik Korwina, ale nie podoba mi się to jego tamto zachowanie i to trzeba pamiętać. Tu jakieś też związki z Putinem też się tam pojawiały, zdaje się. Także bardziej tu myślę Salvini, chociaż oczywiście też on związki, dlatego mówię, to mówiliśmy o tym, że Amerykanie nie mają na kim budować porozumienia między Europą a Stanami Zjednoczonymi, bo tu nie ma prawdziwej prawicy na wartościach biblijnych. Prawica amerykańska to jest prawica zbudowana na Biblii Jezusie Chrystusie, to są głównie właśnie biblijne, protestanckie kościoły, a tutaj jest kościół katolicki i związki z Putinem, no to praktycznie wszędzie, gdzie nie wsadzisz ręki, także myślę, że to jest potencjalna słabość. Będzie można też ich obnażać, tak jak tego wicepremiera Austrii. Czyli prawdopodobnie odpalili. Nie organizacja jedność, tylko jakiś chaos. Tu myślę, że ze względu na to, że ta prawica flirtowała, czy nawet spiskowała z Putinem i tu przecież Le Pen będzie miała te pieniądze rosyjskie i tak dalej, że to się w dłuższej perspektywie zemści, że jest łatwe pole manewru, żeby kompromitować tę prawicę
konserwatywną, która się będzie w tej Europie tworzyć. A jeśli chodzi o wiosnę, to nie jest żadna wiosna, to jest gorzej niż późna jesień, to jest zwykły uwiąt starczy i na śmietniku historii to towarzystwo niebawem wyląduje. No dobra, to jeśli pozwolicie, to ja tym samym zamknę tę część programu związaną z wyborami, a chciałem przejść do tej takiej niespodzianki, którą mamy. Tylko podsumuję tu polski udział. Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość nie dołączy do tej koalicji proamerykańskiej, prawdziwie konserwatywnej, która chce uratować Europę, ale dołączy do zwycięzców niemieckich i razem z nimi będzie tworzyła ten taki blok, który chce Rzeszy zamiast tej Unii Narodów. Oni będą mówić takie piękne hasełka, że są za Europą Narodów, że Matka Boska stworzyła Unię Europejską, że te jej gwiazdeczki są na tej szmacie unijnej. No nawet jakby były, to wstyd byłoby chyba porządny katolik, to nie powinien się przyznawać, że tamte maryjne gwiazdki na tej szmacie. Tu palą tę flagę, przecież przeróżni katolicy, konserwatyści, narodowcy i tak dalej, a tu mówią, że to maryjne. No to co? To bluźnierstwo normalnie gorsze niż te jakieś ikonki, co se tam rysowali gdzieś w Płocku, czy gdzie to tam było. Także tu jest widać, że takie dwójmyślenie, jeśli chodzi o Unię Europejską. Niestety myślę, że PiS w ostatecznym rozrachunku poprze budowę federalnej Europy, bo tak każe papież i tak każe cesarzowa Merkel. To jest bardzo zła wiadomość dla Polski, to jest zła wiadomość dla Europy, dlatego też Amerykanie nie wymieniają PiS-u właśnie w tym bloku partii konserwatywnych Salviniego, bo spodziewają się tego ruchu zdradzieckiego po PiS-ie. W takim razie oficjalnie... Obym nie miał racji, o tak. Nie? Oficjalnie zapowiadam, że będziemy cały czas śledzić i obserwować. Jak zwykle. I podawać wszelkie informacje. A póki co chciałem zaprosić z widzów też na niespodziankę, która już którą od jakiegoś czasu zapowiadamy, dotyczącą naszej ulotki Apokalipsa to nie fikcja, która tak naprawdę, jak powtarzasz, zawsze jest broszurą, bo jest dość pokaźna. No a teraz zobaczycie ją w wersji animowanej. Bardzo dziękujemy tu całej naszej ekipie, ale przede wszystkim Szymonowi, który zrobił dobrą robotę i pokazał wam swój talent. Proszę, sami ocencie. Apokalipsa to nie fikcja. Katolicy na każdej mszy odmawiają tak zwane wyznanie wiary. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jednak tylko niewielu Polaków poważnie traktuje te słowa. Jak to więc możliwe, że ludzie, którzy co tydzień mówią o powrocie Jezusa i związanym z tym końcu świata, na co dzień żyją tak, jakby o tym nie słyszeli? Podstawowym tego powodem jest ignorancja. Polacy są biblijnymi analfabetami. Zresztą sprawdź siebie, kiedy ostatnio poświęciłeś czas na samodzielne czytanie Biblii. Od zbadań procesów, które są w toku, wyszła wizja, którą w przenośni, a być może niestety dosłownie trzeba nazwać apokaliptyczną. Apokalipsa pojawiła się nam na horyzoncie rozważań w wyniku złożonej ścieżki dociekań. Apokalipsa to nie żart. Apostoł Piotr powiedział, że w przyszłości ludzie będą wyśmiewać perspektywę końca świata i powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy, pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych rządz i będą mówili, gdzie jest obietnica Jego przyjścia. Drugi list Piotra, rozdział 3, wersety 3 i 4. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Czy znamy datę końca świata? Jezus bardzo jasno zapowiadał swoje ponowne przyjście na ziemię i koniec świata. Na przykład.
A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, werset 20. Zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Apokalipsa, rozdział 22, werset 20. Choć Jezus nie podał konkretnej daty swojego powrotu, to był świadomy, że Jego uczniowie będą umieli rozpoznać bliskość tego wydarzenia. Tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. List do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 25. Jak rozpoznać znaki zbliżania się apokalipsy? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan przedstawia bardzo ciekawy znak bezpośredniej bliskości powrotu Jezusa i rozpoczęcia czasu apokalipsy, czyli wylania gniewu Bożego na odrzucającą Boga ludzkość. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. W przestrzeni medialnej coraz częściej słyszymy tego typu informacje. Komisja chce m.in. wzmocnić swoją współpracę z Chinami w celu zrealizowania wspólnych zobowiązań dotyczących trzech filarów ONZ – praw człowieka, pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju. Kiedy ja czytam to, gdy mówić będą, odczytuję to, że na świecie zostanie ogłoszony jakiś dokument, porozumienie, jakiś apel, coś, co w jakiś sposób będzie dotyczyło całego świata i świat wyrazi aplauz jakiś do tego. Analogiczna sytuacja zdarzyła się już w czasach starożytnych, gdy budowano wieżę Babel. Wtedy też ludzie uwierzyli, że bez Boga, zjednoczeni we wspólnym wysiłku, zbudują nowy, wspaniały świat. Bóg wtedy zaingerował i pomieszał ich języki. Współczesna lewicowa elita bez żadnych oporów odwołuje się do tego antybożego planu. Dowodem niech będzie architektura Parlamentu Europejskiego wzorowana na wieży Babel. Biblia zapowiada koniec świata. W sferze polityki zapowiada przygotowania do utworzenia rządu światowego pod przywództwem jednego dyktatora zwanego w Biblii Antychrystem. Unia Europejska powinna się jak najszybciej przekształcić w strukturę federalną, tak aby o polityce i prawach nie decydowały już poszczególne kraje, lecz federalny rząd i parlament. Istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej dla zarządzania ekonomią światową i zagwarantowania bezpieczeństwa, wyżywienia i pokoju. Likwidację państw narodowych i próbę podziału świata na bloki polityczne w rodzaju Unii Europejskiej. Powstanie świeckiego państwa Izrael oraz zawarcie z nim międzynarodowej umowy pokojowej obejmującej budowę nowej świątyni żydowskiej w Jerozolimie. Część tej świątyni będzie przeznaczona dla innych religii. Biblia zapowiada powstanie jednej światowej religii z siedzibą w Rzymie. Zjednoczenie wszystkich religii realizowane jest na naszych oczach przez papieża Franciszka. My też dzisiaj w imię Boga, aby zachować pokój, potrzebujemy wejść razem jako jedna rodzina do arki, która mogłaby popłynąć po wzburzonym morzu świata, arki braterstwa. W sferze gospodarki Biblia zapowiada przeniesienie centrum gospodarki światowej z obszaru atlantyckiego na Bliski Wschód, w okolice starożytnego Babilonu, dzisiejszy Irak. Całkowitą kontrolę wymiany gospodarczej za pomocą zaczipowania całej ludzkości. Przykład tej tendencji widzimy już w Polsce. Oto nowy e-dowód osobisty z chipem na czole. Odnośnie społeczeństwa Biblia zapowiada niespotykany w historii upadek moralny całej ludzkości, cechujący się przede wszystkim dewiacjami seksualnymi i buntem dzieci wobec rodziców. Powszechną głupotę i odwrócenie się od prawdy. Pogardę dla życia ludzkiego i handel organami. Choć już widać, że te straszne oznaki końca naszej cywilizacji są coraz wyraźniejsze, trwa jednak jeszcze czas łaski. Co to oznacza? 2000 lat temu Jezus Chrystus zapłacił na krzyżu karę za wszystkie twoje grzechy. Zmartwychwstał i dzisiaj puka do twojego serca. Chce, byś go osobiście przyjął. Jezus chce cię uratować od wiecznego piekła, do którego zmierzasz z powodu swoich grzechów. Jeśli więc chcesz pójść do nieba, musisz zgodzić się z Bogiem, że jesteś grzeszny, jedyne na co zasługujesz to wieczne potępienie w piekle. Odrzucić wszelkie fałszywe drogi zbawienia, którymi dotychczas podążałeś, na przykład próbę zasłużenia na zbawienie przez bycie dobrym człowiekiem czy chodzenie do kościoła.
Uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który przyjął postać człowieka, przeżył bezgrzeszne życie i dobrowolnie poszedł na krzyż, by umrzeć za twoje grzechy, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Osobiście poprosić Jezusa, by przebaczył ci wszystkie grzechy i dał ci życie wieczne. Możesz poprosić Go o to w każdej chwili, na przykład tak. Boże, wiem, że grzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na Twój gniew. Uznaję, że Jezus wziął na siebie karę, na którą sam zasłużyłem. Nie chcę już dłużej żyć w grzechu i wołam do Ciebie, Panie Jezu, byś mnie zbawił. Obmył swoją krwią i na zawsze zamieszkał w moim życiu. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę, przebaczenie oraz dar życia wiecznego. Chcę być Twój na zawsze. Amen. Bóg traktuje Cię bardzo poważnie. Dał Ci wolną wolę. Możesz wybrać trwanie w buncie wobec Niego i ponieść tego konsekwencje w piekle. Jeśli przyjdzie Ci żyć w pokoleniu czasów ostatecznych, zasmakujesz dodatkowo rządów diabła. A będzie to dużo ostrzejsza jazda niż w filmie Czas Apokalipsy. Możesz też już dziś odebrać od Jezusa przygotowaną specjalnie dla Ciebie miejscówkę, bilet do nieba. I bez strachu obserwować coraz straszniejszą rzeczywistość społeczno-polityczną na Ziemi. Skontaktuj się z najbliższym kościołem biblijnych chrześcijan. To jest największy nasz atut, jeśli chodzi o naszą telewizję. Że my znamy przyszłość. Nie na podstawie tylko analizy wydarzeń. My znamy przyszłość, ponieważ Bóg już ją objawił w swoim słowie. Należę do tego grona osób, które w pewnym momencie życia podjęło drastyczną decyzję, a mianowicie porzucenia wiary swoich ojców. Dlaczego? Ponieważ wymagał tego ode mnie Jezus Chrystus. Czy Kościół katolicki jest Kościołem Jezusa Chrystusa? Czy Kościół, w którym papieże, wszyscy biskupi praktycznie, masa księży i wierni biorą udział w krzywdzeniu niewinnych dzieci, może być nazwany Kościołem Chrystusa? Chcę zachęcić. Nie czekajcie, aż jest za późno, bo będzie czas, gdy jest za późno. Wierzycie w Chrystusa, idźcie na kolana przez Chrystusa, dajcie Go chwała, dajcie wasze życie Chrystusa. I tak będziecie Jego i On będzie wyczyścić wasze życia i dać nowe życie. Dziękuję bardzo. Amen. To jeszcze na końcu. Oglądaj telewizję Idź Pod Prąd. Codziennie na żywo o 13:00 nowe informacje o zbliżającej się apokalipsie. Uwaga! Jeśli ta ulotka wpadła Ci w ręce po masowym zniknięciu chrześcijan na całym świecie, wiedz, że znalazłeś się w czasie apokalipsy. Skończył się czas łaski, czyli darmowego zbawienia przez szczere zawołanie do Jezusa. Masz jednak jeszcze szansę. Będzie trudno. Będziesz cierpiał, ale jest nadal ratunek w Jezusie. Poproś Go o zbawienie. Koniecznie przeczytaj Apokalipsę, ostatnią księgę Biblii i pod żadnym pozorem nie przyjmuj znamienia, chipa, na czoło lub na rękę, bo to oznacza wieczną śmierć. Apokalipsa to nie fikcja. Ale jest wyjście z tej sytuacji. O tym ta ulotka, chciałem jeszcze gwoli takiej ścisłości tego, gdzie można znaleźć to nagranie. No to oczywiście na Facebooku i na naszym kanale na YouTube warto podawać dalej tradycyjnie i zostawiać również komentarze. O to Was prosimy. Jeszcze kwestia organizacyjna. Prezes Ruchu 11 listopada Michał Fałek już się z nami pożegnał. Dziękujemy bardzo za komentarz i za obecność. I oczywiście Michał Fałek prosił, żeby Was pozdrowić co niniejszym czynie. I ale oddaję głos. Zaraz będzie drugi, tak. Jeszcze prezes Andrzej Turczyn, a w międzyczasie kilka słów o tej produkcji. Obiecywaliśmy Wam, że chcemy rozwinąć się w kierunkach takich, powiedzmy, artystycznych. Nie? No tak, ja nie jestem specem w tej branży, ale no tam
po prostu troszeczkę się znam, no to też mówię, udało nam się zbudować już taki zręb ekipy filmowej. Tu właśnie Szymon pokazał swoje talenty animacyjne. To widzieliście. Ale przecież tam są i lektorzy, jest i montaż, i tak dalej, i tak dalej. Także widzicie, że wasze pieniądze nie idą gdzieś w powietrze na kawior i drogie wina, jak to w niektórych innych środowiskach, tylko że staramy się wzbogacać technicznie nasze studio i gromadzić ludzi, którzy mają talenty. Tu widzieliście Szymona, jest druga taka naprawdę artystyczna projekcja, wzorowana troszeczkę na starym kinie, z pięknymi rysunkami innego z naszych widzów, który też zgłosił się do nas właśnie słuchając naszego programu, także Pani Polska na kozetce, no to dla takich wyrafinowanych widzów, którzy chcą przemyśleć jakieś głębsze tematy związane z losem Polski. Tu macie temat biblijny. No a wspaniałe, brawurowe wykonanie Radka Kopcia piosenki Ksiądz Proboszcz zbliża się. Chyba taka to jest cover piosenki Kukiza. No i tu taka ciekawostka. Najwyższy czas. Taka wolnościowa gazeta zaczęła nas straszyć sądem z powodu tej piosenki. Zobaczcie, nie Kukiza, nie? Z Kukizem to chcieli, tam rozmowy były, tam żeby się dogadać w tym świńskim chlewie, ale nas straszą sądem i wyzywają od sekt. No to jest wolnościowy najwyższy czas. To pokazał gołą swoją tą katolicko-komunistyczną dupę, bo najwyższy czas to właśnie za przyzwoleniem Okrągłego Stołu i towarzysza Kiszczaka był w wojskowych zakładach graficznych w Bydgoszczy na początku drukowany, także no możecie, może też kilka osób zobaczyło prawdziwą twarz tej Konfederacji, że z wolnością to nie ma nic wspólnego, z katolickim zamordyzmem tak, ale o wolności nie ma tam mowy. Zresztą no, czytelnicy najwyższego czasu w komentarzach skopali im nieźle tyłek, bo co wy za wolność? Wolnościowcy, piosenka super, gdzie jest tam jakie słowo kłamstwa, nie? I tak dalej, a wy tu sądem ich straszycie? Co wy, wolnościowcy jesteście? Na naszym kanale, nie wiem czy na obecnym, bo to jest nasza trzecia wersja, wcześniejsza na YouTube, Lewacki ukradł, z donosów takich różnych właśnie z tego środowiska niegodziwych ludzi. Był taki cykl moich dyskusji z Grzegorzem Braunem. Wtedy to jeszcze był Grzegorz Braun, a nie towarzysz Braun. Ja go przekonywałem, że kiedyby te jego wizje katolickiego państwa się ziściły, to dla ludzi niekatolików nie ma w tym państwie miejsca. On mnie zapewniał, nie, co ty, panie Pawle, katolicyzm to największa wolność, nikt was nie ruszy i tak dalej. Mówię, aha, już ci wierzę. No to zobaczcie, środowisko, z którym dzisiaj współpracuje towarzysz Braun, już nas straszy sądem za piosenkę ksiądz pedofil już się zbliża, dokładnie tytuł to jest ksiądz chyba proboszcz już się zbliża, już nie pamiętam, bo to pierwsza zwrotka, jak ksiądz proboszcz już się zbliża. Potem pojawia się prawdziwa natura księdza proboszcza, jego skłonności, a potem też wchodzi do gry biskup. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego klipu, to prosimy was, żebyście sobie obejrzeli w wolnej chwili. Jest na naszym kanale, tam już gdzieś chyba... Że ksiądz wziął udział w klipie też. No to sknuri Lublin. Knuryk, tak? No, on już nie jest knurykiem, to już jest doświadczonym tu proboszczem knuri. Także Michał Fałek jeszcze przed odjazdem, można powiedzieć, podał mi stan gitar, bo nasza telewizja, w przeciwieństwie do wszelkiego chlewu, także przecież Konfederacja, to ogromne pieniądze dostaje, czy z budżetu państwa, czy z tego no, Parlamentu Europejskiego, a nazywa się taką wolnościową, że my idziemy po to, żeby świnie od koryta odpędzić, żeby zlikwidować koryto. W rzeczywistości ryj zanurzyli do koryta. My poszliśmy całkowicie w kierunku wolności.
Masz wolność oglądać albo nie oglądać. Nie podoba się wam? Nie oglądajcie. Myśmy się umówili z wami na mówienie prawdy, chociażby to najboleśniejsza prawda była, to ją mówimy każdego dnia i wy to szanujecie. Nie zawsze się zgadzamy, ale wy szanujecie to, że my mówimy prawdę, a jak się pomylimy, to was przeprosimy i jeszcze będziemy, no bardzo nam będzie wstyd, że wprowadziliśmy kogoś w błąd. To nasi widzowie szanują. Michał powiedział, że na dzisiejszy dzień jest około 870 gitar, czyli lepszy wynik niż w analogicznym okresie poprzedniego miesiąca. No ale jeszcze do 1000 trochę zabrakło, znaczy brakuje jeszcze, to jeszcze nie koniec miesiąca, jeszcze parę dni, ale prosimy was o pamięć i wsparcie. Szykujemy się teraz, tak krokami małymi idziemy do produkcji już takiej filmowej, do produkcji serialu. To jest nasze marzenie, żeby nie tylko takich widzów, którzy, wiecie, polityką na ostro, komentarze i tak dalej, tym się interesują, ale żeby ludzi, którzy chcą usłyszeć ciekawą historię i przy tym odrobinę refleksji, bo jest na przykład serial o Kościele katolickim, w taki dowcip na internecie właśnie przeczytałem, bo szukamy uczciwego księdza, nie, mówi, jest jeden uczciwy ksiądz. Ksiądz Mateusz z Sandomierza. No tak, no tak, taka fikcyjna postać rzeczywiście funkcjonuje. Inaczej, gdzie indziej nie znajdziesz takiego człowieka. Wszyscy w jakiś sposób są zaangażowani w krycie bandy pedofilii. I nie tylko. Ja przypomnę, że my czekamy jeszcze na połączenie z mecenasem Andrzejem Turczynem, który prawdopodobnie, jeśli Bóg da i do połączenia dojdzie, skomentuje jeszcze wybory. Chyba widzimy, słyszymy. Ja jeszcze tylko dodam, że ulotka, odpowiednik tego filmu jest dostępna na stronie megakościół.pl, a także przekierowanie ze strony idźpodprąd.pl. Zapraszamy was do ściągania i rozsyłania znajomym nawet poprzez maila. Wielu ludzi, to jest, myślę, że dobre narzędzie, bo to jest troszkę dłuższa produkcja. To nie jest taka 2-3-minutowa, nie? Tu chyba 10 czy 11 minut i człowiek ma czas na refleksję. Dostaje pewną porcję informacji, przecież tam także od takich autorytetów socjologicznych jak profesor Zybertowicz, nie? To on mówi, że na podstawie analizy naukowej wyszło im, że apokalipsa jest na bliskim horyzoncie. Jeśli się coś nie wydarzy we współczesnym świecie. A potem pokazujemy wydarzenia polityczne, potem pokazujemy proroctwa biblijne. Każdy ma czas się z tym zmierzyć i to jest wielka wartość tej ulotki. Konsultowaliśmy ją z jednym ze speców już takiej profesjonalnej szkoły filmowej i po obejrzeniu stwierdził, ty, to się nie dłuży. Chociaż on nie jest z naszej bajki. To się ogląda, to zaciekawia. To się nie dłuży. Także prosimy was teraz o dobrą robotę w internecie, żeby ten, no klip to nie nazwę tego, ta produkcja Apokalipsa to nie fikcja naprawdę szerokim echem rozniosła się po Polsce. I Polakach, także oczywiście wśród naszej kochanej Polonii. A ja witam już mecenasa Andrzeja Turczyna. Dzień dobry. Dzień dobry. Szybko wprowadzę. Fidesz Orbana 52%, partia Brexitu Nigela Farage'a 32%, Matteo Salvini 33%, Marie Le Pen 23,5%, w Niemczech wciąż CDU, CSU no, mocno się trzyma, chociaż spadek o 7 punktów procentowych. W Polsce wygrywa PiS 46% około, a Koalicja Europejska 38%, jeszcze Wiosna się dostaje z 6%, a Konfederacja między innymi pod progiem. No i na gorąco, jaki komentarz, czy PiS jest w stanie dołączyć do koalicji nowej, takiej konserwatywnej, czy to jednak nie ma na to szans, czy PiS w ogóle jest daleko od konserwatyzmu, czy się coś zmieni może? No jak pan mecenas to komentuje? Moim zdaniem widać wyraźnie po tych wynikach, że w Europie jest wielkie niezadowolenie z tego, jak wygląda obecna Unia Europejska. Ludziom się to w wielu krajach po prostu nie podoba. Myślę, że również ten wynik w Polsce jest tego dowodem. Niestety Polacy zagłosowali, no w zasadzie to nie mieli na kogo zagłosować, ale
Myślę, że ten wynik, który osiągnął PiS, jest też swego rodzaju takim wyrazem nieufności wobec Unii Europejskiej, dlatego że PiS, jakkolwiek ściśle podporządkowany Unii Europejskiej, no to wyrażał jakieś takie, że będą reformować, że będą zmieniać, że będą powracać do dawnych korzeni i tak dalej. I myślę, że to był także ten element, te głosy, które PiS zebrał, były także skutkiem właśnie takiej narracji. Ja oczywiście im nie wierzę w to, bo nie dostrzegam w działaniu PiS-u niezadowolenia z działalności Unii Europejskiej. Dostrzegam raczej wierno poddańcze podporządkowanie, a nawet obciążam odpowiedzialnością rządy Prawa i Sprawiedliwości, powiedzmy byłego prezydenta czy zmarłego prezydenta, pana Lecha Kaczyńskiego, bo to nikt inny, tylko on podpisał traktat lizboński, który doprowadził do takiego, a nie innego stanu Unii Europejskiej. No, z wielką ciekawością będę obserwował, co się będzie działo w Parlamencie Europejskim. Mam nadzieję, że... O, momencik, tu jadę samochodem, dobra, ale przez głośno mówiący zestaw. Rozmawiam. Z wielką ciekawością będę obserwował, co się dzieje w co się będzie działo w Unii Europejskiej. I myślę, że rzeczywiście no, powinniśmy, mimo jakby niepowodzenia tego naszego planu związanego z eurowyborami, powinniśmy jednak dążyć do tego, żeby próbować jakoś zaistnieć przy wyborach jesiennych. I jeszcze bym powiedział tyle, że Polacy nie mieli na kogo głosować z tego powodu, że mamy ordynację wyborczą, ten system wyborczy tak urządzony, żeby tak właśnie było. Tylko czekać, jak PiS podniesie próg wyborczy, żeby rozdrobnienie, które jeszcze ciągle jest, no bo przecież jeszcze są trzy partie, a nie jedna, żeby zlikwidować. Tak zupełnie poważnie, to myślę, że PiS należy do nurtu partii takich trochę narodowo-socjalistycznych, bardzo niebezpiecznych jednocześnie, bo ten narodowy socjalizm może się w bardzo prosty sposób przyłączyć do takiego globalizmu socjalistycznego, czyli czegoś zupełnie obrzydliwego, co przyniesie Europie klęskę. Nie wydaje mi się, żeby się PiS przyłączył w jakikolwiek sposób do koalicji konserwatywnej, bo gdyby się miał przyłączyć, to by już to było widać. Natomiast zupełnie nie widać takiego czegoś, wręcz przeciwnie, widać, że jest coraz większa przepaść między Polską a tymi ugrupowaniami, które wygrały, no nawet pomiędzy Polską a PiS-em, polskim PiS-em a Orbanem już nie ma takiej widocznej przyjaźni, już nie mówiąc o Salvinim. PiS z grabną narracją przyjął na siebie takiej troszkę euro... No, oni nawet nie mówili, że są eurosceptyczni, ale taką narrację przyjęli, która wywoływała u ludzi takie przekonanie. To zupełnie jak przed poprzednimi wyborami. Oni przyjęli taką narrację, że są partią konserwatywną, że będzie obniżka podatków, że będzie większa wolność, a efekty są takie, że mamy większy socjalizm, większy urzędniczy zamordyzm. W nic nie wierzę, co mówi towarzysz naczelnik Kaczyński. Ja jeszcze przytoczę wyniki w Niemczech. CDU, CSU około 28%. Partia Zielonych, która uzyskała największy skok i wynik historyczny 21%. Socjaliści 15% i największy spadek. No, mniej więcej można powiedzieć tak, że w Niemczech kurs zachowany. No i się chciałem spytać, jak w tym kontekście właśnie oceniać Niemców, bo to wyraźnie inny wydźwięk społeczny jest niż w tych innych krajach europejskich, nawet tych dużych jak Francja, czy tych historycznie długo związanych z Unią Europejską, tak? No i też ten kontekst drugi, który się pojawia, że no w Niemczech wprost prześladuje się Żydów. Już nawet urzędnicy państwowi zalecają Żydom, żeby nie nosili choćby nawet jarmułek. Jaką drogą podążają Niemcy według pana? Niemcy podążają drogą IV Rzeszy. Nie bez powodu najbardziej takie znane jest powiedzenie Ordnung muss sein i ono jest po niemiecku.
Niemcy są państwem w tej chwili coraz bardziej zamordystycznym. Tam się zwykły obywatel panicznie boi uzewnętrznić swoje przekonania. Rozmawiałem kiedyś z osobą, która mieszka w Niemczech. Ona mi wprost opowiadała, tam jest historyczny strach przed tym, żeby być jakimś eurosceptycznym, jakimś niedowiarkiem wobec omnipotencji państwa. To państwo jest moim zdaniem motorem napędowym Czwartej Rzeszy, tej już ogólnoeuropejskiej, totalitarnej Czwartej Rzeszy. W związku z tym no, trudno się spodziewać, że tam będzie inaczej. Ja myślę, że tam już demokracja zginęła. A czy to można tak uznać, że szykuje się niezły bałagan w Europie, no skoro główny motor napędowy dotychczasowego kierunku, czyli Niemcy, no, bez zmian brną w tę stronę, którą sobie ustaliły, a w innych krajach jednak jest przemeblowanie w krajobrazie politycznym, czy nie szykuje się jakiś taki bałagan, chaos i no, nie wiem, jeszcze większa podatność na wpływy choćby nawet komunistycznych Chin czy Rosji? Trudno mi powiedzieć, czy no, może tak być, że bałagan, pewne takie zawichrowanie, które może się w związku z wynikami wyborów pojawić, może pójść moim zdaniem albo w kierunku większego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w politykę europejską, albo oczywiście przy, no nie wiem, biernej postawie albo niewykorzystaniu tej okazji, oczywiście może być wykorzystane przez państwa komunistyczne. Oczywiście, że tak. Natomiast no, ja osobiście się cieszę z tego, że będzie takie zawichrowanie, bo to jest szansa. Gdyby tego nie było, no, to byśmy dalej brnęli w totalitarne pomysły, niedługo by było już czipowanie, a gdy pojawia się taka sytuacja, że no, widać, że konie ciągną w różną stronę, no to jest ten moment moim zdaniem, kiedy Ameryka może pokazać swoją atrakcyjność dla Europy. Dziękuję. Te same pytania, pastor Paweł Chojecki, bo troszkę się zebrał, ale myślę, że te związane z Niemcami i właśnie z tym, z tym potencjalnym chaosem. Niemcy rzeczywiście ufają swoim władzom. To jest tradycja niemiecka, to jest takie państwo zbudowane troszeczkę według modelu pruskiego, że władza ma zawsze rację, jakaś taka mieszanka cywilizacji takiej wodzowskiej, turańskiej z cywilizacją taką bizantyjską, że Kościół też służy władzy. Tam przypominam, że kościoły są finansowane, nie tak jak na przykład nasz Kościół z tego, co ludzie chcą dobrowolnie wpłacić, tylko jest finansowany przez państwo, czyli jest agendą państwa, nie? To są Niemcy, nie? I to się utrzymuje już od kilkuset lat, a na pewno no, XIX i XX wiek, no to jest emanacja właśnie tych trendów. Trzeba przypomnieć, że SS przygotowało się już chyba w 1943 albo na pewno już w 1944 roku na upadek Rzeszy Niemieckiej, tej hitlerowskiej, i już zebrało tam różne autorytety, profesorów i tak dalej, żeby opracowali plan, co będzie, jak Niemcy poniosą militarną klęskę. I tam właśnie taki plan wolnorynkowy został utworzony, plan Erharda. On właśnie w kwaterze SS został zbudowany, a potem przy pomocy, rozumiemy, też SS, no bo w jakiś sposób agentura przecież została, część uciekła, takich najbardziej skompromitowanych SS-manów czy polityków NSDAP, czy zbrodniarzy wojennych przez Kościół katolicki zostali uratowani i przetransportowani do Argentyny głównie, no ale część niższej agentury, ale może ważnej, została i ona wsparła ten plan, zresztą przy sprzeciwie nawet tych wojsk okupacyjnych, to było wbrew Amerykanom ten plan wprowadzony.
I on dał sukces gospodarczy Niemiec. To pokazuje tylko, że Niemcy mają, mówię Niemcy zwykli, mają podstawy do ufania swojej władzy, że ona wie, co robi. I na przykład pani kanclerz Merkel, no w normalnym kraju powinna zostać rozjechana walcem po przyjęciu tych paru milionów, mówi się o 2-3 dokładnie, nikt nie wie, nielegalnych imigrantów, którzy przynieśli ogromne zniszczenia kulturowe, narodowe i wszelkie jakieś tam inne cywilizacyjne, medyczne na Niemcy, a jednak oni dalej popierają Merkel, ufając, że ona wie, do czego zmierza. Oni wiedzą, że oni muszą zacisnąć pasa, oni muszą zacisnąć zęby, ale Niemcy szykują się do podboju świata. To już wiedzą Niemcy, ci zwykli. Nie? Oczywiście oni tam, tak jak Andrzej mówił, żyją w strachu i tak dalej, ale mimo wszystko popierają ten plan budowy Czwartej Rzeszy, kolejnego podboju świata, oczywiście do spółki z towarzyszami chińskimi, z towarzyszami rosyjskimi i z towarzyszami katolickimi z Watykanu, nie? Że to te cztery czarne siły próbują znowu zbudować koalicję, która ma podbić świat, a potem nastąpi ten plan chiński. Tu niedawno czytałem taki artykuł, zresztą też ci podesłałem, jednego z profesorów, który zajmuje się właśnie tematyką chińską i on mówi, że na 2020 rok tam wprowadzono już taki plan praktycznie totalnej kontroli nad obywatelem. Totalnej kontroli nad obywatelem, punktów i tak dalej i różnych takich rzeczy, żeby każdy miał świadomość, że jest tylko trybikiem w machinie i coś źle pomyślisz, coś źle zrobisz. Od razu władza to wie. To jest ten system komunistyczny chiński i kiedy Niemcom uda się podbić Europę, ten od razu system zostanie wprowadzony na Europejczykach. Także Niemcy liczą, że znowu będą tym narodem panów i dlatego słuchają tych swoich zamordystycznych władz. Tak odczytuję te wyniki. To teraz pytanie do obu gości, ale zaczniemy od mecenasa Turczyna. Dojdzie do Brexitu, czy nie dojdzie do Brexitu? Wiem, że to trochę wróżenie z fusów, ale tak w oparciu o to, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii, jeszcze raz przypomnę, partia Brexitu Nigela Farage'a 32%, partia Theresy May 9%. Jest to znamienne, zbliżają się tam też kolejne wybory. No i druga rzecz to to, że krajobraz polityczny w Unii Europejskiej również się zmienia, czyli jest więcej partii konserwatywnych, które jednak inaczej widzą Europę. I czy te partie konserwatywne wpłyną na to, że dojdzie do Brexitu, czy jednak złagodzą podejście Unii Europejskiej do różnych wartości i tradycji i może to zachęcić Wielką Brytanię do pozostania w Unii Europejskiej? Jak pan mecenas to ocenia? Jestem przekonany, że walka, walka będzie wzmożona w tym momencie o Brexit, dlatego że gdyby doszło do Brexitu, do skutecznego Brexitu i gdyby Brytyjczycy na tym Brexicie zyskali, a tak może być, bo umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi to na nich czekają, no to może być wielka klęska dla Unii Europejskiej jako tej federacji, a może być wielka zachęta dla państw, które zobaczą, że poza Unią jest życie. W związku z tym myślę, że mimo wszystko jeszcze Niemcy nie utracili tej roli wodzowskiej w Unii Europejskiej i oni będą prowadzili bardzo mocną walkę o to, żeby Wielka Brytania jednak została, żeby było drugie referendum, już nie wiem co tam Niemcy sobie będą chcieli wykombinować, żeby w Anglii się wydarzyło, czy w Wielkiej Brytanii. Więc oczywiście Anglicy przez to, Brytyjczycy przez te wybory pokazali, że oni na serio traktują swoje wybory, że jak już było referendum, jak już zdecydowali się opuścić Unię Europejską, jak już byli policzkowani przez pijaka Junckera i jemu podobnych unijnych kacyków, no to oni chcą być dumnym narodem i chcą opuścić to niebezpieczne miejsce, jakim jest dzisiaj Unia Europejska. Ale myślę, że to jeszcze, że to ciągle coś się będzie tam działo. Myślę, że no tu niestety, żeby się to szybko i składnie poszło, to tak myślę, że Niemcy powinni utracić tą wodzowską rolę, a Niemcy nie tak prosto, żeby ją utracili, bo Niemcy mają pieniądze.
To, co wydarzy się w Wielkiej Brytanii w dużej mierze, czy głównie, zależy od skuteczności Donalda Trumpa. Bo widać, że samo społeczeństwo brytyjskie zatraciło już zdolność do samostanowienia, nie? Ze względu na długą obecność sił komunistycznych i socjalistycznych i europejskich, rozkładanie od środka, także sił katolickich w Wielkiej Brytanii, rozkładanie od środka tego kiedyś wielkiego, przecież też protestanckiego państwa dało skutek, że dzisiaj praktycznie stanęła w dryfie ta sprawa Brexitu. Myślę, że jeśli Stany Zjednoczone pomogą pozbyć się niemieckiej i rosyjskiej czy chińskiej agentury w Wielkiej Brytanii, to od razu ozdrowieje ten system brytyjski. Czy będą chcieli, czy są w stanie to zrobić, jak głębokie są te wpływy komunistów i katolików na Wyspach Brytyjskich, no teraz jeszcze trudno powiedzieć. Ta wygrana Farage'a, ona zachęca do myślenia optymistycznie, ale tak jak już powiedziałem wcześniej, ja tu jestem, powiedzmy, umiarkowanym pesymistą, niestety. Jeśli chodzi o Niemcy, tu dokładnie tak samo. Europa, tak jak w wojnach światowych, sama nie potrafiła rozegrać tego starcia, także Niemcy muszą zostać utrącone przez Stany Zjednoczone. Nie? Czyli raz agentura niemiecka, ta globalistyczna w Wielkiej Brytanii, która nie chce Brexitu, ale to samo trzeba zrobić w samym tym mainlandzie, czy jak to się po niemiecku mówi? Homelandzie niemieckim, nie, jak to znasz? No nie znam niemieckiego. Ja też nie pomogę. Dzięki, nie, oni jakoś to tak sobie nazywają. Heimat. Vaterland, Heimat. To żeby w tym im dupę skopać w Heimacie. Ja no o to mi tam chodzi. Jakoś, w każdym razie, bo oni już teraz całą Europę traktują jako dominium niemieckie, ale w Niemczech muszą poczuć znowu na karku amerykańską rękę, nie? Że przegrali wojnę i teraz mają siedzieć cicho. Nie? To zobaczymy, co się tu będzie rozgrywało. Chciałem porównać w tym aspekcie wypowiedzi Steve'a Bannona i katolickiego episkopatu, tego episkopatu całej Europy. Nie? Tu już mówiłem, jak te katolickie biskupie świnie się zachowały, że mówią, że zwycięstwo Salviniego i tych sił prawicowych to jest przegrana chrześcijaństwa. Nawet ten piekłoszczyk powiedział, arcybiskup Luksemburga, powiedział: myślę, że bez apeli Ojca Świętego i wielu biskupów, bez tego, jak wygląda sytuacja w wielu parafiach i wielu wspólnotach w Europie, rezultat byłby jeszcze gorszy. Zobaczcie, wszyscy prawicowcy. Co mówi Kościół katolicki? Że on współdziała z lewicą przeciwko państwu narodowemu. On współdziała z globalistami. On sam się do tego obelżywie, obleśnie przyznaje, mówiąc: Ojciec Święty i my, biskupi, sprawiliśmy, że nie odniosła sukcesu prawica narodowa w całej Europie. Oni się tym chwalą. Katolicyzm jest zdradziecki w stosunku do państw narodowych. Kiedy to wreszcie dotrze do polskich patriotów? I w tym momencie Bannon mówi, że następuje w Europie starcie nacjonaliści, czyli narodowcy, można powiedzieć, kontra globaliści. I po której stronie jest Kościół rzymskokatolicki? Po stronie globalistów, właśnie ustami szefa episkopatu krajów Unii Europejskiej. Zobaczcie, że już zrobili taki twór, nie? Episkopat Unii Europejskiej, jak gdyby coś takiego, nie? To już pokazuje, to się nazywa jakoś komek, czy jakoś tam, to nieważne, ale że budują już taką kościelną strukturę ponad narodową. Bannon z kolei mówi: ludzie odbijają swoje państwa. To dopiero początek. Z czasem to będzie się stawać coraz mocniejsze. Także to jest Ameryka, bo Bannon, no, to jest, można powiedzieć, współpracownik Trumpa dawny, nie? A to jest Kościół rzymskokatolicki i socjaliści europejscy. Wybieraj. No i znamienne jest to drugie zdanie. Tak, proszę, panie mecenasie. No, mam, bo rzeczywiście, no tutaj zasadnicze jest to, żeby przetrącić Niemców. Mam
mam taki, znaczy no nie ja, ale myślę, że my proponowaliśmy wolnemu światu taki pomysł na to, jak to zrobić, no wystarczy Niemców rozliczyć za zniszczenia, jakie popełnili w Polsce podczas II wojny światowej. Ile to ma być bilionów czy miliardów, to już jest do obliczenia i myślę, że warto się zainteresować właśnie tym kierunkiem, bo to może ekonomicznie Niemców przycisnąć, a moralnie prawda jest po naszej stronie, czyli Niemcy powinni nam zapłacić. Tak, to jest bardzo ważna rzecz, to jest dodatkowy czynnik, który pokazuje, jak zdradzieckim jest Prawo i Sprawiedliwość, jak zdradzieckim są te pseudoprawicowe, prorosyjskie partyjki, bo nikt jasno nie powiedział, chcemy reparacji od Niemiec i Rosji za II wojnę światową. Minister z rządu PiSu, Czaputowicz, powiedział, że sprawa reparacji została zakończona. To jest zdrada PiSu. Zobaczcie, nikt tego nie wyprowadził w kampanii. No bo kto miał wyprowadzić? Przecież sami zdrajcy komunistyczni. To tylko my mówiliśmy, że PiS zdradziło Polaków, rezygnując z reparacji. A to, co Andrzej powiedziałeś, to jest rzeczywiście ekonomiczny sposób na przetrącenie kręgosłupa dominacji niemieckiej w Europie. Te wielobilionowe, bo jak się Żydów zaprosi do policzenia, to oni już dobrze powiedzą. Jak im się powie, macie 10%. Liczcie, żeby wam dobrze wyszło. No to na pewno policzą. I byłoby pozamiatane po czwartej Rzeszy. Mam nadzieję. I to jest sprawiedliwość. To jest dokończenie II wojny światowej, jeśli chodzi o front polski. A jednocześnie cały świat by odetchnął z ulgą. Dlatego właśnie poszedł ten atak na ruch 11 listopada, głównie na telewizję Idź Pod Prąd, żeby ten głos nie mógł się przebić przez te wszystkie zapory, które postawiono przed Polakami. Ale dzięki Bogu, prawda o petycji, prawda o naszym pomyśle na załatwienie sprawy polskiej, żydowskiej i europejskiej, czyli także amerykańskiej, dotarła osobiście na biurko Donalda Trumpa. Nasz Bóg jest wielkim Bogiem, który dziś króluje i panuje w historii. Jeszcze chciałem podkreślić tutaj drugie zdanie, które powiedział Bannon, komentując te wyniki wyborów. Każdy dzień będzie jak Stalingrad w tym kontekście, że... To jest bój ostateczny. Bój ostateczny. Właśnie nie, i myślę, że nie na darmo akurat ten przykład został podany, no bo kto tam walczył i kto przegrał. No niestety tam nikt nie wygrał. Tam nikt nie wygrał. Ale, z naszej. Wykrwawili się obaj komuniści. Jedni narodowi, drudzy socjaliści, znaczy jedni socjaliści narodowi, drudzy socjaliści międzynarodowi. Narodowi. Wiecie, co ich łączy? Wspólna wiara w teorię ewolucji. Bo to właśnie teoria ewolucji dała zarówno przyczynek do powstania socjalizmu narodowego, jak i międzynarodowego. No on właśnie tutaj socjalizm komentuje Bannon w tej wypowiedzi, więc ten Stalingrad dlatego tak mi się spodobał. No dobrze. Myślę, że program się już wystarczająco przedłużył. Ja przejdę jeszcze raz do przypomnienia może tak tej ulotki naszej, tego filmu, ale w międzyczasie, żeby nie trzymać naszego gościa, dziękuję bardzo za komentarz dzisiaj, panie mecenasie, i tradycyjnie liczymy na więcej. Jeszcze oddam na chwilę głos. Ja jeszcze zapytam, jak myślisz, czy o wyniku Konfederacji przesądził twój komunikat, że jako prezes Rąbu odcinasz się od ruskiego stronnictwa? Nie mam aż takiego przekonania o swojej mocy. Nie, myślę, że oni prowadzili bardzo ordynarną, taką antysemicką i prorosyjską narrację i po prostu to było naprawdę obrzydliwe. Nie szło tego słuchać. Myślę, że ludzie tak po prostu sami z siebie nie chcieli tego słuchać. Poza tym przy okazji zwrócenia jakiejkolwiek uwagi wyłaziły im takie zapędy, takie totalitarne, zamordystyczne. Pokazali się z obrzydliwej strony. I na końcu to hajlowanie dobiło ich wyniku. Bardzo się cieszę. To by była tragedia, jakby tam takie głosy jak Brauna pojawiły się mówiące po polsku. No wstyd na cały świat.
byłby. To jeszcze raz dziękujemy bardzo za dzisiejszy komentarz. Dziękuję. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do widzenia. Cześć. Do widzenia. Ja wspomnę, bo dostałem od redaktora Kłosowicza potwierdzenie. PKW podała oficjalne wyniki wyborów. PiS 45 ponad, Komisja Europejska 48,5. 30 chyba. Przepraszam, 38,5, dziękuję. No bo to by było to zafałszowanie takie jak PiS przyklepał w 2014. Wiosna niewiele ponad 6%, pozostałe partie poniżej progu, między innymi Konfederacja 4,5%, nieważnych głosów poniżej 1%. To podała Państwowa Komisja Wyborcza. Ja przypominam o naszej ulotce, a także o naszej produkcji filmowej związanej z Apokalipsą. Apokalipsa to nie fikcja. Jeszcze raz zapraszam na Facebooka, na YouTube'a do zapoznania się z produkcją, a jeśli chodzi o samą ulotkę, na stronie megakościół.pl i na stronie idźpodprąd.pl znajdziecie do niej odnośniki odpowiednie. No tu patrząc na te sumy, no to praktycznie zobaczcie, jak się sumuje wynik Wiosny i Platformy, bo to są przecież ci sami ludzie, tylko w dwóch partyjkach i PiSu, no to jest praktycznie remis, nie? Że w Polsce no taki dwupartyjny już buduje się blok. To jest nawet kiedyś było moim marzeniem. Ja się przecież w 2009 roku już zgłosiłem taki postulat, żeby PiS zaczął budować szeroką taką koalicję. Niestety PiS zbudował taką wąską koalicję tych takich towarzyszy betonowych, którzy są umoczeni w różne spółki, Srebrna, tam taka, śmaka. I myślę, że tutaj tym spoiwem jest Jarosław Kaczyński. Nie? I Jarosław Kaczyński, gdyby go zabrakło, to praktycznie to się rozleci. Nie ma wspólnoty ideowej w tym obozie. To nie jest, choć jest to jedna partia, to nie jest to absolutnie coś takiego jak Partia Republikańska, bo no, to nam idzie w kierunku takiego dwupartyjnego, komunistycznego, bo obie te partie są komunistyczne, tworami komunistycznymi, ale absolutnie mówię, PiS nie jest zbudowany w ogóle wedle wzorców tej Partii Republikańskiej. Nie ma tam żadnych oddolnych jakichś prawyborów, i tak dalej, i tak dalej. To jest partia wodzowska, taka systemu turańskiego, i kiedy wódz by w jakiś sposób został wyłączony z ruchu, no to praktycznie ta cała formacja rozpada się. Także dzisiaj to wygląda na zwycięstwo PiSu i na pewną przegraną reszty. Myślę, że tu dojdzie do jakiegoś połączenia w ten system dwupartyjny w rzeczywistości, ale ten system, niestety ten system całkowicie już zdradziecki, czyli te wszystkie platformy, PSL, to wszystko i tak dalej, oni mają, można powiedzieć, większą dyscyplinę wewnętrzną i oni się prędzej dogadają, niż jak zabraknie towarzysza Jarosława, to, czyli Wiesława, to się wszystko rozpadnie i odwrotny będzie. Także prawdopodobnie ten układ będzie jechał, dopóki Jarosław będzie na czele, nie? To jeszcze Polacy no, będą tam wodzu prować, nie? Bo w rzeczywistości widać, że w Polsce nie ma żadnej świadomości politycznej, że nie rozumieją Polacy na przykład, że te wszystkie programy 500+, to jest zniszczenie kolejnych miejsc pracy, to jest zniszczenie kolejnych sklepów, kolejnych małych fabryk, małych przedsiębiorstw. Polacy tego nie rozumieją. Oni myślą, o, dali nam pieniądze. No to jest po prostu naród z poziomu, jak to się mówi, takich tych tubylców, którym koloniści koraliki przywożą, a oni sprzedają swoją ziemię bardzo cenną za jakieś niewiele znaczące świecidełka, no już toporki to w lepszym, już jak trochę mądrzejsi tubylcy, no to tam nie chcieli świecidełek, tylko jakieś noże, toporki jakieś i tak narzędzia. Dalej, jakieś narzędzia, ale i tak sprzedawali za bezcen swoją ziemię. Polacy dzisiaj są dokładnie takim narodem, kompletnie bezmyślnym, kompletnie nie mającym świadomości, co się dzieje. No, to smutne, ale za to zawsze pamiętajcie, kto odpowiada za świadomość narodu? Religia panująca. Tam szamani, tu biskupi katolicy, jedni i drudzy wychowali głupków. Zapraszamy Jaromiego na koniec. To jest jego słowo na niedzielę.
Ale było wczoraj na naszym kazaniu. Ja jeszcze na koniec. Tylko wtrącę, że dzisiaj o 18:00 program tradycyjnie zapraszam na serwis Dogrywkę. O 19:30 zapraszamy na kolejne wydanie programu MIT Fortress, czyli Biblia i nauka języka angielskiego w jednym. I po programie też, oprócz Jaromiego, oczywiście pomyśl dziś pastora Chojeckiego, kto uratuje Kościół. Tak, wczoraj mówiłem, jak obronić Kościół rzymskokatolicki, a dzisiaj kto uratuje prawdziwy Kościół. Tym samym będziemy się z wami żegnać. Michał Szczukiewicz, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję, do zobaczenia. Tak jak wczoraj powiedziałem, wielu ludzi bierze na siebie dzisiaj odpowiedzialność za to, żeby uratować Kościół. Ale ja się was pytam, wczoraj pokazałem, że nie ma czego ratować, bo ten Kościół zdradził Chrystusa, zdradził w aspekcie jednostki, zbawienia człowieka, w aspekcie rodziny i w aspekcie narodu. Ale dzisiaj chciałem pójść dalej tym tropem. Kto tak naprawdę obiecał ratować, czy osłonić, czy uratować prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa? Czy gazety katolickie, czy jakieś stowarzyszenia katolickie, czy księża raperzy? Oj, chyba nie. To Jezus Chrystus obiecał uratować swój prawdziwy Kościół. W tym sensie nie ma tu dla nas żadnego zajęcia. Prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa nie zajmuje się ratowaniem samego siebie. Prawdziwy Kościół zajmuje się tym, by jak najlepsze świadectwo dać na chwałę Jezusa Chrystusa, swego Pana i Właściciela, i przedstawić Go jak najwięcej liczbie ludzi, a tych, którzy się nawrócą, prowadzić we wzroście ku upodobnieniu się do Chrystusa. Takiego Kościoła Jezus zawsze będzie bronił. Ten Kościół nigdy nie przeminie aż do skończenia świata, kiedy Jezus wróci po ten Kościół. Ale wiecie, kto największego kopa zasunie Kościołowi, który zdradzi Chrystusa? Zobaczcie sobie pierwsze trzy rozdziały Apokalipsy. Tam Jezus chodzi pomiędzy kościołami. Jeśli widzi kościół zdradziecki, to mówi: nawróć się, bo inaczej przyjdę sam i skopię ci. Czy ksiądz jest pedałem? Właśnie teraz się dowiedziałem, że duszą oraz ciałem jest ksiądz pedałem. Jest ksiądz pedałem. Właśnie niedawno się dowiedziałem, że duszą oraz ciałem jest ksiądz pedałem. Lecz poczekał ksiądz cierpliwie jeszcze jedną chwilę i z księdza pedała przeobraził się w biskupa, który został pedofilem. Czy sakrament Eucharystii to cudowna Boża chwila, gdy przyjmujesz do ust hostię z rąk księdza pedofila? Z rąk, którymi ksiądz perfidnie, wrednie i ohydnie grzebał małym dzieciom w majteczkach, w rozporeczkach, gdyż jego obleśnej naturze tego było trzeba.
Jakoś w takim momencie ksiądz pedofil Boga się nie bał. Czyż diabł na zatracenie duszę swą zaprzedał? Poznacie ich wy, którzy czytacie Słowo Boże i wiecie, jak Bóg takich karze. Tak jak tych w Sodomie, tak jak tych w Gomorze. Po owocach tego kościoła, co takich synów hoduje, z łatwością ich poznacie. Siostro w Chrystusie bracie, lecz po owocach nijak nie chcą i synów takich nie poznają. Ci, którzy Bożego Słowa za grosz w sercu nie mają.